Czas na drugą część konferencji prasowej. Z nami już trener pierwszej drużyny Lecha Poznań, pan Mariusz Rumak. Trenerze, bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego meczu. Dobry wieczór, witam państwa. Wydaliśmy się rozsądne, tak mi się wydaje, spotkanie. Ten początek, może te pierwsze trzy minuty, jak weszliśmy w pierwszej połowie w mecz, gdzieś tam przeciwnik ruszył, ale po trzeciej minucie już w miarę to wyglądało dobrze. Mieliśmy swoje sytuacje, zabrakło trochę precyzji w ostatnim podaniu, bądź po prostu bramki. Ale udało się, bo Szymek Pawłowski dzisiaj pokazał kunszt i naprawdę pokazał, że jest klasowym piłkarzem, wstrzelił bardzo ładną bramkę i zeszliśmy na przerwę z prowadzeniem 1-0. Podobnie zresztą po przerwie ten zespół Lechii, te pierwsze 3-4 minuty znowu ruszył bardzo mocno, mieli swoje stałe fragmenty, z których nie za wiele wynikało, ale były. I wtedy my znowu odpowiedzieliśmy dobrą akcją, więc trzeba się cieszyć. Strzeliśmy bramkę z rzutu rożnego kolejny raz, to także to też cieszy, bo dużo temu poświęcamy uwagi. Szkoda straconej bramki, bo tak naprawdę sami sobie strzeliśmy troszkę niefrasobliwości. Ale zagraliśmy rozsądne spotkanie, które trzeba grać, żeby wygrać z takim dobrym przeciwnikiem jak Lechia Gdańsk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dajemy Państwu głos. Zapraszam do zadawania pytań. Maciej Kęczan, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, pytanie dotyczy skrzydłowych i doboru ich w tym dzisiejszym spotkaniu, bo kiedy ostatnio mogli grać i Szymek i Gergę, to jednak odwrotnie to wyglądało. Szymek na prawej, Gergę na lewej. Gdyby Pan wytłumaczył, dlaczego dzisiaj zdecydował się odwrotnie ich ustawić? No, po analizie ostatnich spotkań zauważyłem, że Szymek ma naprawdę dobrze ułożoną stopę, jeżeli uderza wewnętrzną częścią stopy, więc poszukaliśmy miejsca z lewej strony. Natomiast Gary potrafi piłkę dośrodkować, dlatego taka decyzja. Czy mają Państwo jeszcze pytania? To jeszcze w takim razie pytanie o tą trójkę ofensywną, bo to, że oni tak rozpoczęli, że Szymek na lewej, Gergę na prawej, Kasper w środku, to było tylko początkowe ustawienie, bo często zmieniali się ci piłkarze. Takie było założenie dzisiaj, żeby tam tasowali się w tej trójce ofensywnej? Takie założenie zawsze, natomiast nie zawsze to wychodzi. Dzisiaj realizowali te zadania dobrze. Dobry wieczór, panie trenerze. Piotr Leśniowski, Gazeta Wyborcza. Mam dwa pytania. Pierwsze o Szymka Pawłowskiego. Co możecie zrobić, żeby on grał regularnie? Bo jak widać, że kiedy jest zdrowy, to jest wielkim wzmocnieniem Lecha, ale jednak opuszcza wiele meczów, czy tam ostatnio opuścił mecz z powodu kontuzji. Druga sprawa jest taka, powiedziałem po strzelonej bramce na 2-0, pokazał pan taki gest, zbliżył pan palce wskazujące do skroni, apelował pan pewnie o koncentrację, obał się pan powtórki z Łodzi? Nie, tak naprawdę, co możemy zrobić? Mamy trenować. I realizować swoje zadania treningowe w odpowiednich proporcjach i wtedy Szymek będzie zdrowy. Natomiast i zagrał w większości spotkań w tej rundzie, tak naprawdę wypadł z jednego spotkania. Tak, natomiast ten gest był momentem przypomnienia, o czym mówiliśmy na odprawach. Moment strzelenia bramki nie może być momentem dekoncentracji, a musi być momentem, w którym musimy ruszyć, więc przypomniałem tym gestem piłkarzom o tym, że trzeba być skoncentrowanym i wykonywać swoje zadania od pierwszej do ostatniej minuty, bo o to ostatnio apelowałem. Rozumiem, że nie mają Państwo więcej pytań. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.